Witajcie telewidzowie z naszego czwartego dnia trekkingu do Machu Picchu. No i dzisiaj jest ten najważniejszy dzień. Idziemy najpierw na śniadanie i podejmiemy decyzję, jak tam wjeżdżamy, czy wchodzimy. No się okazuje, że coś z kolanem nie tak, te... Ja mam ten odcisk. Odciski, właśnie. Wymóweczka. No, troszkę taka. Ja myślę, że dałabym radę na górę wejść, ale trochę się boję, że na dół byłoby gorzej, tym bardziej, że później mamy jeszcze 15 km do przejścia z bagażami po tych torach i to była dosyć ciężka droga wczoraj. No i nie, zjemy i się zastanowimy przy okazji. Dokładnie. Jesteśmy na dole już na śniadaniu. Tutaj są nasze rogaliki. Mamy, będziemy mieli herbatę, kawę. O, z drugiej strony ziemniaki? Skrambulek. O, proszę bardzo. Thank you. Co jak co, ale przed wejściem na Machu Picchu to trzeba się ogolić, prawda? Tak. Dokładnie. Jest godzina 5:25, wychodzimy z naszego hotelu i idziemy na autobus. O, niestety, na śniadaniu okazało się, że nogi nie dadzą rady, kolano nie da rady. Jamkę tonal nasmarowałam. Jest teraz lepiej, więc myślę, że jednak dałabym radę. No ale jeszcze przed nami dzisiaj długa trasa, więc nie fasujmy się. Czasami trzeba odpuścić, żeby iść dalej do przodu. Kupujemy właśnie bilety na wjazd autobusem. Mamy. Już mamy. A ceny 24 w dwie strony, 12 w jedną stronę. Dolarów, tak, to ważne. Albo prawie 90 soli. Teraz musimy poczekać, bo jest dość spora kolejka. Zobaczcie, ale to autobusy dość często przyjeżdżają. Będą zabierać po jakieś 30 osób, więc myślę, że 2-3 autobusy i jedziemy. Bilety na autobus mamy już sprawdzone. Bilety na Machu Picchu też już nam sprawdzono. I co, już nie ma miejsca dla nas na następny? A to wygląda. Jesteśmy już w autobusie, siadamy prawie jako pierwsi, bo tamten nam uciekł. Nie było miejsc. 25 minut będziemy jechać. Czyli 6 po powinniśmy być. 6 do 10 po. Ruszyliśmy, jedziemy już do Machu Picchu. Tylko trochę szyba nam przyparowała. Nie będzie ładnych widoków. Mari przespała całą trasę. Ze zmęczenia, co? Gardło jeszcze boli. To trochę nas dowaliły ostatnie te dni. Dojechaliśmy w 25 minut, a jakbyście chcieli wchodzić, tak jak Filip, który z nami był, no to od miejsca, z którego my jechaliśmy autobusem, to jest od 1,5 godziny do 2. Jeszcze teraz deszcz pada. Jak się czujesz? Dobrze, dobrze, że mieliśmy autobus. Zrobiliśmy sobie chwilę przerwy i teraz już idziemy w kolejkę, żeby wejść do Machu Picchu. Tak wygląda wejście do Machu Picchu. Ale zobaczcie, jeszcze deszcz pada. No nieprzyjemna pogoda. No i chmury są takie, że z góry to nie będzie widać tego miasta. Pan nam sprawdza bilety, do tego paszporty. Musieliśmy się ubrać w płaszcze, bo deszcz pada. No i nie zapowiada się, że będzie inaczej przez najbliższy czas. Widzicie jakie chmury? Już jest jasno. Już dzień stał. A chmury są takie, że tutaj na 20 metrów już nic nie widać. Jest 6:20, maksymalnie mamy czas gdzieś do około 11, żeby tutaj zostać. Zaczynają się mury Machu Picchu. Jeszcze musimy wejść do góry 15 minut, bo to też zależy jakie bilety kupicie. Oczywiście my mamy te najtańsze. Jak się idzie? Dobrze. Palą nogi? Nie. Pierwsze stopnie było tak, że było czuć, a teraz już się rozgrzeliśmy. Weszliśmy już na górę i zaczyna się powoli miasto, ale tyle tylko z tego widać. Jak wchodziliśmy teraz na górę, to było wejście przygotowane już dla turystów, a teraz idziemy drogą, oryginalną drogą, którą zbudowali Inkowie, prawdopodobnie 500 lat temu. No i jedyne co można o tym mieście powiedzieć, to to, że archeolodzy i ci wszyscy, którzy to poodkrywali, a tak naprawdę nikt nie wie, jaka jest prawda. Nawet nasz przewodnik powiedział, że nie wiadomo, co tu jest prawdą, nie. Że nikt nie jest w stanie powiedzieć, że tylko to co tam gdzieś jest, to jakby legendą, można powiedzieć. Nawet nazwa tego miasta Machu Picchu, dobrze pamiętam? Stara Góra? A tego nie wiem, to nie Stara Góra, Machu Picchu to też jest wymyślona teraz, a prawdziwa nazwa jest jakby zaginiona, tak, nikt jej nie zna. To też słyszałam właśnie od naszego przewodnika. Jeszcze przed najgroźniejszą chorobą świata, wiecie o czym mówię? Tu jest góra Machu Picchu, można było tam wejść. W tym bilecie, który my mamy teraz. Teraz już nie można, trzeba do tego dopłacić. Pamiętajcie o tym, jak będziecie chcieli połazić tutaj po górach. Bo jak my mamy ten najtańszy bilet, gdzie kiedyś był najtańszy bilet i można było zobaczyć więcej, to też my możemy zobaczyć
tylko kawałek tego miasta. Jak chcecie zobaczyć więcej i wchodzić jeszcze na inną górę, zapomniałem nazwę, no to też musicie ekstra jeszcze zapłacić. I w tym miejscu powinno być widać całe miasto Machu Picchu. Ze względu na te chmury nic nie widać. I pamiętam, jak ja byłem w lipcu 4 lata temu, czyli 4,5, no to było tak samo. Ja musiałem czekać aż do godziny 10, a jeszcze nie ma 7. Widzicie kawałek góry? No jakby ta góra się trochę odsłoniła, więc może te chmury idą do góry? No oby. Dosłownie 3 minuty później coraz lepiej widać te góry. Widać już to, ale to pięknie wygląda. Jakie emocje. I tam na dole zaczyna być widać miasto. Coraz więcej, no. Były takie gęste chmury, one... O, patrzcie, normalnie na żywo. To miasto się odsłania. Widzicie już? Takie konstrukcje. Ale mistrzostwo. Ale to wygląda. Takie góreczki wystają. Tam już nawet słońce się przebija na środku. Jest, o, patrzcie. Coraz... O, na szczęście, dobrze, będzie fajnie. Pół godzinki i będzie to widoczne dobrze. Ja tak obstawiam. Ale to się szybko zadziało. Patrzcie na te góry. To są góry dookoła i zaraz wam pokażę miasto. Dobra. Jest, widać. Ale pięknie. 5 minut i naszły chmury znowu. I znowu nam zasłoniło całe miasto. Nasz przewodnik trochę nas tam pogania, mówi szybciej, szybciej. Więc postanowiliśmy, że Marika pójdzie, mu powie, że sobie niech idzie, a my sobie sami to zrobimy w Machu Picchu. Spędziliśmy tutaj na górze prawie 2 godziny, porobiliśmy zdjęcia. Też dlatego tyle, bo zobaczcie, miasto się odsłania na 5 minut i znowu chmury nachodzą. Ale warto poczekać. Warto tutaj zostać dłużej. My zostawiliśmy naszego przewodnika. Pożegnaliśmy się z nimi. Tak. Też nie był najlepszy. Tyle, co nam powiedział, to byśmy wyczytali nawet na Wikipedii. Więcej z jego angielskim też różnie było, więc zostajemy, no że sami zostaliśmy na górze. Pewnie. On chciał szybko iść do dołu, pokazać nam coś, wytłumaczyć, ale mówię, to co już tłumaczył to... Pewnie byśmy wyszli, tak. Bo on chciał już o 9:00, mówi tam na dole będziemy, więc... Dlatego wiedzieliśmy, o co mu chodzi, chciał nas pożegnać za szybko, więc... Pamiętajcie, dajcie sobie czas, zróbcie te zdjęcia i poczekajcie na tą ładniejszą pogodę. Marcin, jak był ostatnio, ile czekałeś? 2 godziny chyba. Więcej. A, no więcej. Więcej. Ja czekałem do 10:30, dopiero zaczęło się podnosić. No. A my mamy teraz 8:40 i no co chwilę jest, po prostu od 6:50 tak. Robi się tak 10 minut, jest mgła, 10 minut widać piękne miasteczko i tak na przemian. Idziemy na inny punkt widokowy podstrykać sobie zdjęcia. Zobaczcie, ile tutaj ludzi. Ale znowu nic nie widać. Miasto ponownie po raz setny się odsłania, chociaż już z tej strony znowu chmury nachodzą. O, miało być takie piękne zdjęcia i filmy, a zobaczcie, zaszło. Poczekamy chwilę. Po kolejnym miejscu, gdzie porobiliśmy sobie sporo zdjęć, ale to naprawdę trzeba szybko robić, bo zobaczcie, znowu nic nie widać. Idziemy na dół, idziemy już do miasta powoli. Będziemy trochę tam w środku, połazimy. Oj, teraz nic nie widać nawet w tym mieście. No właśnie. Ale poczekamy tam na ładniejszą pogodę, no i powoli będziemy się chyba kierować do wyjścia. Bo się nam zrobiło po 9:00. I tak wygląda Machu Picchu w porze deszczowej. Te chmury cały czas się utrzymują. I ta chmura tutaj, no to taka konkretna jest. No poczekamy jeszcze trochę. Mamy nadzieję, że to przejdzie. Zobaczcie, widać kawałek miasta. Jesteśmy coraz niżej. Ale odsłoniło się na chwilę. I znowu chmura idzie z lewej strony. Takie lamy albo alpaki chodzą po Machu Picchu. Podpytaliśmy jednak, to są lamy, nie alpaki. Jest ich tutaj sporo i można sobie porobić zdjęcia za darmożka. Nikt tutaj nie stoi i nie kasuje żadnych pieniędzy. Odkryło się teraz całe miasto. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Tylko ta góra, która cały czas jest nad tym miastem, no cały czas jest pokryta chmurami. Powoli schodzimy w dół. Jesteśmy już niżej i zobaczcie, jak pięknie nam to się wszystko odkryło. Marika już się rozebrała, bo jest ciepło. Gorąco. Gorąco jest. No, ja też mam całą koszulkę pod tym poncho. No i musimy jeszcze nosić takie swoje torby, bo później już do miasta nie wracamy, tylko idziemy do hydroelektryka na autobus. 15 czy tam ile było? Więcej chyba kilometrów. Tak. Powoli wchodzimy do miasta. Tutaj jest taka, powiedzmy, brama do wejścia. Jesteśmy już w mieście. Trochę połazimy w środku, pokręcimy się. Dobra, ja to czapkę ściągam, bo już jest gorąco. Tam na górze byliśmy. Też ładny widok z dołu. A gdzie Mari? Mari gdzieś uciekła. Tutaj. Na górę poszła. Ale patrz, jakie chmury tam na górze. No właśnie. To tutaj one, lepiej widać. One cały czas. My stamtąd widzieliśmy chmury, oni stąd. Jesteśmy teraz na głównym placu. Powiedzmy, że to taki współczesny rynek. Idziemy jeszcze teraz tam na górę, na wieżę. Mamy już trochę zdjęć, więc odpuszczamy zdjęcia. Mamy otwarte, bo jest do 10, a jest do 10 tylko otwarte. O właśnie, no to idziemy. No to nam się ładnie udało. Jaki widok w dół, my tam wzdłuż tej rzeki szliśmy wczoraj. Na początku, jak wam pokazywaliśmy filmy, no to byliśmy tam na samej górze.
Przeszliśmy tutaj całą drogę w dół. Pięknie to wygląda z tej strony. Tu jest ten główny rynek. No i tutaj tarasy. Podobno uprawiali tutaj jakieś warzywa. Podobno w tym miejscu były odprawiane jakieś rytuały. Doszliśmy do miejsca, gdzie są odrestaurowane budynki, nawet dach zrobiony. I to są w sumie, no może nie jedyne, ale jeszcze były ze dwa takie. Ale dobra, my nie mamy przewodnika, nie wiemy historii, idziemy dalej. Zresztą nie mamy już za wiele czasu. Jak macie odpowiedni bilet, to jeszcze można się tutaj tym wejściem przejść takim szlakiem Inków. Ja nim szedłem kiedyś, nie musiałem mieć specjalnego biletu. Fajnie to wygląda. Pan, który powiedział Marice, że jest bardzo ładna, myślał, że my z Brazylii, ale nie my z Polski. Jeszcze wziąłem od niego liście koki. Pożuję trochę. Choć nie mam problemu z wysokością. Liście z koki już z przyzwyczajenia. I to na tyle z miasta Machu Picchu. Idziemy teraz szybko na autobus, bo się zasiedzieliśmy w tym mieście, a musimy być na godzinę 1:30 w takiej miejscowości Hydroelektryka, bo tam mamy do odebrania nasz plecak, który jedzie z Cusco. A już jest 10:30. No właśnie. 2,5 godziny musimy liczyć tę drogę tak jak wczoraj. Jeszcze coś zjeść. Jeszcze coś zjeść, właśnie, odebrać drugi plecak. Jeszcze długa podróż później przed nami, 4-5 godzin. Długi dzień. Na szczęście autobusy już stoją, nie trzeba dużo czekać. Wyciągamy zaraz bilety i wchodzimy. Jesteśmy już w autobusie, w której jechaliśmy 25 minut. Marika przespała, to nawet trasy nie pamięta. Myślę, że w dół będzie z 20, no 5 minut zaoszczędzimy, choć trasa jest cały czas taka. A nam się śpieszy. Takie widoki jeszcze mamy z autobusu. Tam jaki miasteczko ma. Pięknie, jechaliśmy niecałe 20 minut. Zrobimy sobie krótką przerwę, przepakujemy nasze plecaki, Marika pochowa swoje rzeczy i ruszamy w trasę. Będziemy szli około 2 godzin. Jest godzina za 5:11. Ruszamy na naszą 15-kilometrową trasę. Tak plus minus, bo w sumie nie wiemy. Wszyscy mówią jakoś 16, 15, 12. Ja zaraz zrobię screena. O. Właśnie, o, i będziemy wiedzieć. No i myślę, że to będzie, ja obstawiam, że będzie mniej niż 2 godziny, bo się czujemy dobrze. A tutaj nam taka lokomotywa kopci. Co on tutaj tak? Machu Picchu Train, zobacz. A, Mari! Mari! To jest ten pociąg 360. Że macie widoki dookoła. Że macie też szklane sufity. Widzicie? Są tutaj. No nie widzicie. Ale są. No są. No też. No to właśnie jest te 360. Po drodze bierzemy po bułce, sprzedają na trasie. Zobaczcie, nie zginiecie jak będziecie. Taka bułka kosztuje 3 sole, czyli 3 złote. Moim zdaniem bardzo dobra cena, bo też jest tu naładowane. Jest awokado, jest jajko, pomidor i sałata. Płacimy, idziemy dalej. Smaczne bułki jak na tą drożyznę, co tutaj jest po drodze, bo litr wody kosztuje 6 zł. Mała butelka półlitrowa kosztuje 4 zł. Bardzo dobra kanapka. Dawno tak dobrej nie jadłam. No, czy tak. Awokado, czy pomidora, czy soczysta. Mamy szczęście, pociąg jedzie na naszej trasie. $60 najtańsza opcja, 1,5 godziny w jedną stronę. Dwie lokomotywy! Dwie lokomotywy, a tylko jeden wagon ciągną. Właśnie za tymi skałami, za tymi wysokimi górami kryje się Machu Picchu. Idziemy jeszcze kawałek. Za zakrętem w prawo, jak widzicie tam, i później w lewo i będzie też widać kawałek Machu Picchu z góry. Taka moja rada do was, jak będziecie na Machu Picchu. Tak jak myśliśmy 4 dni i ten sam przewodnik, który szedł z nami przez góry i ten sam przewodnik szedł z nami na Machu Picchu. Po pierwsze, za wiele nie wiedział o tym Machu Picchu. Po drugie, gonił nas, więc my go zostawiliśmy, tak jak wam mówiliśmy. I nie róbcie tego, że weźmiecie z jakiegoś gościa i on wam powie, że macie tam być 2 albo 3 godziny tylko, bo jemu tak to pasuje. Przyjedźcie sobie sami, albo jak już macie przyjechać z kimś, to przyjedźcie z kimś, ale bilety i wejście na Machu Picchu sobie wejdźcie sami. A jak chcecie przewodnika, to możecie sobie wziąć kogoś takiego lokalnego, który na was nie będzie poganiał, bo wy mu zapłacicie. I ci przewodnicy, których sobie weźmiecie tutaj na miejscu, oni są naprawdę bardzo dobrze przygotowani. Mają też obrazki, znają całą historię tego Machu Picchu, pokazują wam jak to wyglądało. Naprawdę profeska, a ten tutaj u nas, no to dwoja na szynach, ja bym powiedział. No, ciężko. No właśnie. Naprawdę ciężko z nim było. I nawet się dogadać w prostych rzeczach, ja mu mówię coś po angielsku.
on nie rozumiał pytania na przykład. Tak, odpowiadał coś innego. Coś innego, dokładnie co innego, ja go co innego, ono co innego. Wczoraj mieliśmy ten zamieszanie trochę z plecakiem, to też on jeszcze dodatkowo namieszał, bo zadzwonił do tam, gdzie zostawiliśmy, do hotelu w Cusco. Rozmawiali po hiszpańsku, to ja wszystko rozumiałam. On jej kręcił. On jej tak zamieszał to, że ona sama już nie wiedziała, o co chodzi. Także... Ale cena naszej wyprawy, takiej czterodniowej, to była $180 za osobę. A jak szukaliśmy po mieście, no to wyobraźcie sobie, że wiadomo, już lepszy standard. Lepsze śniadania były, bo były bufety i obiady. Wszystko lepiej wyglądało niż to nasze, bo widzieliśmy to na trasie. No to już tam trzeba było liczyć 400, 500, nawet 600 dolarów. Nawet 700. Nawet 700. To, co ja znalazłam, to było 700. Ale no wiadomo, te domki też lepiej wyglądały, te igla. Ale jeżeli chcecie tak budżetowo jak my, no to na pewno wystarczy. Albo sami możecie to zrobić. Jeszcze ja policzę tak mniej więcej, ile byśmy na tym zaoszczędzili. Bo my rozmawiałam po trasie z kilkoma ludźmi. No i oni to samo robią, więc tak. Porównam później, jak to wygląda, jak to nam wyszło. Tak, właśnie jak Maryka powiedziała, że myśliśmy z gościem, który nas prowadził przez te góry, ale jest też opcja, że można zrobić to samemu, tak jak my to zrobiliśmy w Nepalu. My już po Machu Picchu i teraz mijamy sporo osób, tak jak my wczoraj szliśmy w tą stronę. I taka ekscytacja jutrzejszym dniem pewnie u nich, a u nas już zeszły te emocje. Ola. Ale jakoś mam wrażenie, że więcej idzie w tą stronę niż w tą. Chociaż wiadomo dlaczego, bo my po prostu ich mijamy, a tak to ludzie idą za nami albo przed nami. Tak to sobie rozkminiłem. Tutaj jest ta winda, powiedzmy, która przewozi jedzenie z jednej strony na drugą. Wczoraj wam ją pokazywałem. Dobre rozwiązanie. O, Marika motylom znowu robi zdjęcia. To jest ciekawe na tej trasie. Nie wiemy, co one robią, dlaczego one w jednym miejscu siedzą. I to takimi grupkami. Z tych drogowskazów wynika, że idziemy już 4 km i mamy jeszcze 7. Czyli razem 11, nie 14, nie 15, nie 12. Sprawdźmy to, co sprawdźmy, właśnie. 4,9 miałam, jest 6,4. No nie, no to jeszcze. No ale pokazuję, że 4 kilo... A, bo my nie same Aguas. Właśnie, bo my nie też z Aguas Calientes. Po drodze jeszcze mamy taką maszynę do napełniania wody. Za 1 sol, 1 litr. Złotówka wychodzi, a zdziwiony jestem, że to... Wcześniej nawet tego nie widzieliśmy. No. Pierwszy raz w ogóle widzę coś takiego w Peru. Bardzo dobra cena, bo wcześniej pytaliśmy tam, gdzie braliśmy kanapki, to 7 soli chciał chłopak za tę samą butelkę. Spróbujemy, jaka w smaku. Aha. O, jeszcze leci, to więcej tej wody leci. Może 1,5 litra. Dobra woda. Dobra. Możemy wypić i jeszcze raz napełnić, bo tam będą chcieli 6 soli. To i tak nam się opłaca. Jest i kolejny pociąg na naszej trasie. A ten z czym? Jest. Ruchliwa ta trasa, choć ciągają tylko jeden wagon z pasażerami. No nie? Wczoraj tak samo, jeden wagon był. Byliśmy tak spragnieni i pomyśleliśmy, że to dobra cena za wodę, więc wypijemy całą butelkę na raz i wzięliśmy, napełniliśmy drugi raz. Czyli 2 litry za 2 złote, to taniej niż w mieście. A ile w mieście kosztuje? 2,50 albo 3 za tę 1,5-litrową butelkę. Bo ja tej wody nie kupowałam, więc nie wiem. Koło 3 soli. No. A, koło 3 soli. To dobra cena tutaj była. Tak. Mamy i mostek na trasie. Płynie rzeczka. Jest. Jest kolejny mostek na naszej trasie, ale ten taki bezpieczny do przejścia bez dziur. Ale mamy dobre tempo, wam powiem. Zasuwamy. No, myślę, że jeszcze w połowie drogi nie jesteśmy, ale dobrze nam idzie. I kolejny mostek, ten to już z dziurami. Śliskie te belki. Takie strumyczki wpływają do tej dużej rzeki. Marika przestraszona. Fajna atrakcja, trochę emocji. Jakieś remonciki na trasie. Coś ta kopara się tutaj zakopała. Co oni tu robili? O, patrzcie, jaki sprzęcik. Robili coś na torach, albo ona tutaj wjeżdżała. Może znowu się coś posypało, bo widzieliśmy ją wcześniej. Tak, widzieliśmy ją wcześniej. Ona taką gałąź to raczej niepotrzebna. Ale widzieliśmy wcześniej, ona stała i tutaj co chwilę coś spada, jakieś kamienie, więc ona pewnie tutaj cały czas pracuje na tych torach. Bo wczoraj to stała faktycznie. No właśnie. Przekopują tu ładnie. Żeby ta woda tutaj nie stała z boku, tylko uciekała sobie do rzeki. Robią coś takiego, no. Robią tutaj takie melioracje, czy dobrze wymawiam. No właśnie.
To ładnie tutaj przekopali. Wczoraj tu było sporo błota. Nadal jest. Była lepsza droga niż dzisiaj. Tu jest sporo błota dzisiaj. Musiało nieźle padać. No na całej trasie tam z przodu też widać same błoto. My musimy przejść po tym błocie. Są belki, a pociąg jedzie właśnie, słuchaj. Nie no, trzeba na bok uciekać, bo on cię tutaj trafi, to dawaj tutaj. Może on w tamtą stronę jeździ. On mi się wydaje z tyłu jedzie, dawaj, dawaj tutaj, bo on szeroki, ale nie ma jak tu nawet przejść. Dobra, dawaj szybko, idziemy. Marika się utopiła, pokaż buta. Do prania, twoje i moje, moje to śmierdzące już od dwóch dni mokre w worku. O, zobaczcie, właśnie ta woda tutaj stoi i płynie. Ale wczoraj ona musi... naprawdę tak nie było. No nie było, nie było. Może ale dlatego, że dużo deszczu padało. A ta woda nie może sobie tak płynąć tutaj przy torach, tylko ona musi ściekać do rzeki. Jesteśmy przy tym miejscu, gdzie ta lawina była z tych głazów, z tych kamieni. No potężne kamienie tu spadały, rozwaliły sporo torów. I zobaczcie, aż tutaj. Widzicie tego wielkiego głaza? No to on właśnie też spadł stamtąd. Kurczę, jak ktoś tutaj szedł w tym momencie, no weźcie, uciekajcie. W którą stronę? W lewo czy w prawo, jak macie tylko kilka sekund. Jaka to siła jest. Jesteśmy przy górze, gdzie widać twarz. Zobaczcie, tutaj jest czoło, nos i usta. Widzicie to? Taka leżąca twarz do góry. I tam jest Machu Picchu i tam dzisiaj byliśmy. A bez przybliżenia to jest taka odległość. No kawał drogi. Mimo kosztów, które ponieśliśmy, żeby wjechać autobusem i zjechać autobusem na Machu Picchu, to tak podsumowując, bardzo dobrze, że to zrobiliśmy, bo mogliśmy zostać z jakiejś półtorej godziny do dwóch dłużej już na samym Machu Picchu, bo nie musieliśmy wchodzić i też nie musieliśmy później schodzić, bo tak to byśmy stracili na ten czasu dużo na tą podróż. A tak, więcej filmów, więcej zdjęć, więcej relaksu. Na trasie zobaczcie, są przygotowani, deszcz pada, od razu poncza pan wyciągnął, na sprzedaż jest piwko, jest woda. No, nie są to najtańsze produkty tutaj na trasie. Dostaliśmy informację na trasie od tego pana z tyłu, że jeszcze 3,5 km przed nami. Jest też ten piękny most przed nami. To znaczy, że już nie jest daleko. Szeroka rzeka w tym miejscu. Dlatego ten most też taki duży, długi. Ale nie można tym mostem przejść. Znaczy, można by było, jakby ktoś chciał, jest zakaz. No bo są takie dziury jak wcześniej. No i tam już jest naprawdę głęboko i wysoko. Jesteśmy na środku tego mostu i właśnie to tak wygląda, jak wam mówiłem, że można tam wpaść w dół. No i tutaj też nie jest, powiem wam, bezpiecznie, ślisko. Jeszcze nam deszcz cały czas pada. No Marii to cyka, cyka. Takie sytuacje u Marii to gorąco się robi. No. Marii to już ma cały scenariusz napisany w głowie, co się może wydarzyć. Zobaczcie, no ślisko tutaj jest. Ślisko, ślisko. Tutaj można się, no to nie jest jakoś super przymocowane wszystko. To się tak trzyma, bo się trzyma. Zobaczcie tutaj. Pospawane takie. No właśnie. A tymi belkami jakbyście szli, no to podkładami, no to też śliskie. No widzicie, ile ostatnio u nas na kanale rozsądku? Nie ma głupot. Jak widzieliście, zaczęło nam dosyć mocno padać. Nie ma wyjścia. Nie ma wyjścia. Trzeba założyć płaszcze, bo jeszcze pewnie około 3 km. A później siedzieć mokrym w autobusie to też nie fajnie. No, może mamy jeszcze z 5 godzin. No. Jest? Jest, super. Pojdziemy. Tutaj też stale jakieś prace. Jesteśmy pod wiaduktem. A wiadukt co oznacza, Marika? Pociąg. Nie. Drogę? Że 5 minut do restauracji, w której startowaliśmy. Aha, no tak. To już jest bliziutko. Teraz tylko schodami w dół. I jesteśmy na innych torach. No może być ciężkie, bo z kolanami wcale jeszcze nie jest okej. Dasz radę, Marika. Kawałek drogi. Takimi schodami jeszcze w dół. O, no odczuwam też łydki. Po tych 4 dniach kilometrów, aż muszę zliczyć w aplikacji, ile zrobiłem przez te 4 dni. Można powiedzieć, że kończy się jakiś etap tej naszej podróży w tej restauracji. Idziemy zjeść, bo musimy zjeść tutaj lunch, bo się umówiliśmy, że jak zostawimy jeden plecak, to pan nas nie skasuje za szafkę, ale zjemy u niego obiad. Daliśmy radę. Daliśmy radę. Czasami nie było łatwo, ale... Daliśmy radę, daliśmy tak. Radę. Jemy szybko nasz obiad i idziemy jeszcze dalej, bo musimy naszą torbę odebrać, która jedzie z Cusco. Marii
Dałaś radę. Ty też. Pioneczka. Idziemy jeść. Mali, 2 godziny nam to równe zeszło. Dobry czas. Dobry czas. Co nie, co prawda wczoraj to samo, to szybko. Dzisiaj bardzo szybko szliśmy, nie zatrzymywaliśmy się. Wczoraj też musieliśmy szybko iść. Wczoraj chyba jeszcze szybciej, a zatrzymywaliśmy się, bo ja już pod koniec też nie miałam sił. A jeszcze z tego punktu z autobusu 30 minut było do miasta. I to już było takie wleczące się naprawdę. Więc dzisiaj, albo wczoraj, dobre tempo, dobre tempo. 2 dni było dobre tempo. W ogóle myślę. Dobrze jesteśmy, w ogóle jesteśmy super. Super. Co tu dużo mówić. Bierzemy się za jedzenie. Ja to mam kurczaka w panierce, a la schabowy, a Marika ma burgera z zimną bułką i już narzeka. No nic, myślałam, że to będzie naprawdę jak na obrazku. No, no da, 15 zł, no to za 15 zł to już można zjeść konkretne danie w Peru. Zjedliśmy nasz obiad, odebraliśmy kolejną torbę. Idziemy odebrać jeszcze jeden plecak, który właśnie jedzie z Cusco. Miał być o 1:00, już jest po 1:00. Ale jeszcze nie dostaliśmy znać, że już przyjechał. Właśnie dostaliśmy informację, że nasza walizka jest już w restauracji, która się nazywa Gary. I ponoć tam nasz kierowca, który ją przywiózł, to czeka też na nas. Idziemy takimi torami. Tutaj jest stacja hydroelektryka, tak się nazywa. No i wzdłuż tej stacji są restauracyjki, są sklepiki. Można coś sobie kupić. Nie zginiecie, jak tutaj przyjdziecie albo przyjedziecie. Ludzie czekają na pociąg z towarami, aż przyjedzie, żeby je wysłać. Mieliśmy taką kontrolę, pan stał z taką karteczką i miał nazwiska napisane, kto jedzie. No i był tylko Filip napisany, nie było nas. Więc tam się skontaktował teraz z panią. No i wysyłają nas, żebyśmy szli jeszcze dalej. No i teraz idziemy przez taki most. Ogólnie jest sporo mostów na tej trasie, bo też jest kilka rzek. No i my idziemy cały czas tą dużą rzeką, która płynęła jeszcze w Aguas Calientes. Z Mariki hiszpańskim, to my zawsze trafimy do celu w Ameryce Południowej. Przydał się na coś. Przydał się. Przyprowadziła nas Marika. Jest tutaj restauracja, są autobusy, busy. Odpoczniemy, bo jeszcze godzinę czasu będziemy czekać, aż pojedziemy. Jest nasz kierowca. Przywiózł naszą walizkę. Będziemy musieli mu zapłacić 30 soli za to, że ją wiózł aż z Cusco. Zobaczymy, w jakim stanie. Schowana. To jest restauracja. Można... O, bufet. Jest. Jest w całości. Gracias. Wzięliśmy sobie jeszcze jednego hamburgesa, bo mamy 4 godziny jazdy przed nami do tego fryty. 20 zł, takie coś. W mieście można już zjeść za 8. 10. My już w busie. Jedziemy. Jakieś 4 godziny przed nami. Jedziemy teraz do Olay Taytambo. Dziwna nazwa. W godzinach i 20 minutach mamy 20-minutową przerwę. Ja próbowałem przysnąć, ale takie dziury były, że cały czas nie dało się. A widoczki po drodze piękne. My siedzieliśmy akurat po drugiej stronie, więc gdybyście wracali z tym autobusem, to po prawej stronie, nie za kierowcą, tylko po prawej, my akurat idziemy takim busikiem i tu są po prawej stronie pojedyncze siedzenia. Ogólnie, jakim byście nie jechali, to jak będziecie jechali do Cusco, to po prawej stronie, a jak z Cusco do hydroelektryka, no to po lewej stronie. Jak się nie boicie oczywiście, bo nie przepaście dla mnie takie, ale fajnie można ponagrywać coś, jak ktoś nagrywa. No ja niestety nie mogłem, bo siedzieliśmy z drugiej strony. Okno nam odpadło, tak kierowca zasuwa. Dobry jest. Okno na taśmę. Taśma wystarczy. Artysta.
Dojechaliśmy już do miejscowości Olaitam. Tayambo. 5 godzin nam to zajęło. Tutaj mamy nasze walizki. Poznaliśmy też fajną rodzinkę po drodze w autobusie. Pozdrawiamy. Jak będziecie oglądać nasz kanał, to pozdrawiamy Was. Idziemy teraz do naszego hotelu. Mamy 8 minut. Może po drodze coś zjemy, zobaczymy jakie restauracje będą. Jak nie znajdziemy nic taniego, no to zostawimy nasze walizki i pójdziemy jeszcze raz. Teraz jechaliśmy trasę hydroelektryka Cusco i wysiedliśmy jakieś półtorej godziny przed Cusco. Taka fajna miejscowość, podobno, ale już widzę, że jest ładnie. Ładny taki ryneczek. Ładnie, brawo Mari. Mari, ten hiszpański, te miejscówki to pierwsza klasa w Peru. Ładnie to wygląda. Zobaczcie, okay. Można wyjść, coś zjeść, ale dobra, kończymy, bo jest zimno, idziemy do hotelu, a ja na krótko. Jakimi ładnymi uliczkami idziemy do naszego hotelu. Lubię takie klimaty. Zobaczcie, wszystko z kamienia zrobione. Zobacz, no. No, niektóre było tutaj hotele, które jest prawdziwe po Inkach zachowane, na przykład kuchnia czy jadalnia. O, widzisz. U nas też trochę będzie tych murów. Fundamenty czy coś? Widziałaś, Mari, co tu jest? Masaż po takim wysiłku przydałoby się co nieco. Tak. Mari, z jakim krajem ci się kojarzą tuktuki? Z Sri Lanką. A nie z Indiami. Ale myślałem, że powiesz z Tajlandią. Chociaż takie nie, właśnie w Tajlandii takie nie jeżdżą. Sri Lanką, tam no jeździłam tuktukiem. No tak, Mari, dobra jest. Mari, czym ty już nie jeździłaś w tej podróży? Tirem, właśnie. Możemy kiedyś się wybrać na stopa. O, jaki piesek nas przywitał. Jesteśmy po 8 minutach. I kotek jeszcze jest. Kotki jeszcze są. Wszystko tu jest. Idziemy się zameldować z naszego pokoju. Kupiliśmy nasz pokój. Pół godziny przed dotarciem do tej miejscowości. Złapaliśmy już internet po drodze. O, Ola, pan już tutaj na nas czeka. Się będziemy meldować. Pan chyba spał, budziliśmy go. Kici. No nie chcę wejść. Pana wybudziliśmy z głębokiego snu, teraz dzwoni, podejrzewam, że do żony albo właścicielki. Jaki pokój ma nam dać? 160 soli. 160 soli mamy do zapłaty. Pan z recepcji wziął papier toaletowy, dwa ręczniki i prowadzi nas teraz na górę. No i sprawdźmy, Mari, co ty tutaj wysmarowałaś nam. Za 80 zł na dobę. Mamy, wow, nieźle. Tutaj mamy łóżko od razu, jest i biurko, Marika będzie miała gdzie pracować. Ponoć mamy z ładnym widokiem, tak? Ale jest ciemno. To jest na drogę widok też? O, senior. Gracias, senior. I tu mamy łazienkę. Podobno jest ciepła woda, bo to nie wszędzie. O, pięknie. Duże. O. Breakfast? 8 de la mañana. 8 de la mañana a las? 8 de la mañana. Solo 8 de la mañana? 8 y media puede ser. 8 y media. Un momentito. Lato się skończyło. Wracamy do naszych Machu Picchu'owych ubrań. Idziemy coś zjeść szybko i spadamy spać, bo dzisiaj jesteśmy wypompowani, a Mari jeszcze jutro o której wstajesz? 6. To ja ci współczuję, moja droga. Jutro poleżę trochę dłużej. Mari szuka masażu. Po tym trekkingu, zaraz się dowiemy ceny. Cena była 80 zł, wychodzimy, pani mówi 70. I to już dwa razy, że ty i ja obok siebie. A, no ale nie trzeba było się targować. No nic, kompletnie. Długo nie szukamy, znaleźliśmy coś takiego na ulicy. Pani robi burgery, robi też kurczaki. Zaraz zobaczycie, jaka porcja kurczaka ląduje na patelę. I do tego będą frytki i sałatka. Pani ma przygotowane właśnie. Kurczaki, hamburgery, kiełbaski. My tak dzisiaj delikatnie, prawda, Mari? Bardzo. Kurczaczka. Z frytkami. No, frytki? Frytki to normalnie. O, patrzcie. To jest jedna porcja kurczaka. Uuu. Pani nałożyła już sałatkę. Fryty będą solone. I do tego taki kawał kurczaka. I to wszystko za 10 zł. Mari. Od 1 do 10 jedzenie? 10. Oj, pyszne było, aż zapytałem po hiszpańsku panią, czy jutro też tutaj będzie. Bardzo dobrze ci poszło. No bardzo. Tam lekkie braki, niedociągnięcia były, ale jak na mój hiszpański to jest okej. Okay.